Czy Dzień Kobiet to jest ten dzień, w którym sprzedaje się najwięcej kwiatów? Tak, to jest dzień, w którym się sprzedaje bardzo dużo kwiatów, ale Dzień Matki również. I najpierw w pierwszej kolejności Dzień Matki, a następnie Dzień Kobiet. Jakich kwiatów w Dzień Kobiet sprzedają Państwo najwięcej? Róże czerwone, tulipany, goździki. A czy są jakieś preferencje, jeśli chodzi o wiek kupujących? Młodzież bardzo chętnie kupuje goździki, drobniutkie goździki i duże również, a starsi panowie róże i czerwone róże w pierwszej kolejności. Czy goździki wyglądają tak jak kiedyś, tam 30-40 lat temu, czy zmieniła się gama kolorów, jeśli chodzi o te kwiaty? Gama kolorów jest zdecydowanie bogatsza. Kiedyś były tylko białe, czerwone i różowe, a w tej chwili jest bardzo duża gama kolorystyczna. Tulipany z uwagi na porę roku, to jest przedwiośnie, więc bardzo chętnie jest ten tulipan odbierany w tej chwili przez wszystkich, no przez kobiety głównie, bo kojarzy się z wiosną. I w tej chwili też króluje akurat w kwiaciarni o tej porze roku. Bardzo dużą popularnością również cieszą się w tej chwili tulipany o takich pełnych pąkach, papuzie i takie ciekawe odmiany kolorystyczne również. Czy ten rok przyniesie też jakieś nowości, jeśli chodzi o odmiany kwiatów? No, dużo jest nowych kwiatów. Klematisy na przykład, bardzo popularne teraz już, bardzo trwałe, kiedyś ich nie było w ogóle. Gipsówka kolorowa, też bardzo fajnie, bardzo chętnie kupowana przez młodych ludzi. Astromerie też bardzo fajne kwiaty. No ale klasyczne róże, tulipany i goździki zawsze chętnie kupowane.